Witam serdecznie, Agnieszka Malczewska-Błaszczyk, terapeuta holistyczny, doradca życiowy. I siedzę sobie tutaj z fantastycznymi kobietami, Polkami na emigracji. I chcemy wam pokazać, że tak po prostu można sobie siąść i tak sobie pogadać. To jest taki mały tutaj nasz eksperyment. Kogo tutaj mamy? Dzień dobry Państwu, nazywam się Jolanta Stankiewicz. Mieszkam tutaj w Sztokholmie od 16 lat i cieszę się, że mogłam spotkać się z Halinką i z Agnieszką. A ja tutaj dodam, że masz firmę również i... Tak, się zajmuję malarstwem. Zapraszam Państwa na moją stronę www.jolantaart.com. Okej. I dalej. Dzień dobry Państwu. Mam na imię Halina Rosa. Mieszkam w Sztokholmie od 5 lat. Zajmuję się również malarstwem, które później przerodziło się w projektowanie wzorów tekstylnych z własnej sztuki, a z tekstyli później powstały moje kolekcje folkowe. Piękne kolekcje. Dokładnie. I co nas łączy? Mogłabym powiedzieć, że w pewnym sensie łączy nas malarstwo, bo ja też maluję malarstwo ezoteryczne, ale to jest też taki dodatek, tak? Halinka natomiast tutaj maluje piękne całe kompozycje i w ogóle ja tutaj się chowam, bo to jest zupełnie inny tryb i ja tutaj nie ten, jak to mówią, tak? Mieszko poprzez, wiesz, różną, że tak powiem, ekspresję, więc tak, szanujmy, że tak powiem, swoje. Ja tu podziwiam talent, bo to jest coś naprawdę wyjątkowego. To są też te wzory na designie. Ale do czego zmierzam? Bo Halinka, bo ja tu szukam wspólnych mianowników, ma bardzo pozytywną energię swoich wytworów i z tego co wiem, to wszystkie mamy pozytywną energię naszych wytworów, bo to co mamy tu przekłada się na tamto, nie? Oczywiście tak, bardzo w to wierzę, że wszystko to co nosimy w sobie, czym emanujemy, to po prostu uzewnętrznia się to właśnie poprzez naszą postawę, poprzez naszą sztukę, poprzez naszą pracę i również kontakty z innymi ludźmi. I tutaj już idziemy dalej. Tu mamy dziewięciornik, który przynosi szczęście, który też daje pozytywną energię, tak? I to jest jeden z wzorów designu. No i właśnie zastanawiałam się kiedyś, dlaczego tak się dzieje, że to, co ja tworzę, idzie w świat i to z impetem. Ale wszystko, co robię, właśnie robię z pomocą Bożą, tak zwaną. To wszystko było mi dane. Wszystko, co było mi dane z góry. Nie wzięło się tak po prostu znikąd. To było jakieś przesłanie, tak samo to było właśnie, wyglądało u Joli. I tutaj mamy dużo wspólnego właśnie w tym kierunku, że nasza artystyczność, kreatywność jest tak, pochodzi z góry, no i od naszego serca tak naprawdę. I wszystko, co tworzymy na chwałę Bożą. Może się ktoś zdziwi teraz, że mówię tyle o Bogu, bo niektórzy mówią, że tak, no, tylko o Bogu, ale niestety tak, taka prawda. Wszyscy gdzieś tam w tle, w swojej karierze mają to za sobą, tylko czasem o tym nie mówią. No, bo teraz mamy takie czasy, kiedy nie jest, jak to mówią niektórzy, trendy mówić, tak? Nie mówi się o wierze, bo potem jest już jakieś piętnowanie. Ludzie mają złe skojarzenia, kojarzy się to gdzieś tam z jakimiś ortodoksyjnymi zachowaniami różnego rodzaju. A tak jak mówię, tam gdzie jest czegoś za dużo, ale mówię za dużo w sensie gdzieś tam jakiejś dużej, niezdrowej fiksacji, tak? To potem się źle kończy, a to jest zupełnie coś innego. To jest po prostu gdzieś tam nasza głęboka wiara, bo właśnie ten temat Boga, można powiedzieć, że łączy nas wszystkie, bo to jest właśnie ta pozytywna energia, to jest to, co daje właśnie ten napęd i to światło w naszym życiu. Tak, tak, zgadzam się z Agnieszką i z Halinką. Słuchajcie, ja miałam bardzo... Powiem tak, Halinka była wielką inspiracją dla mnie, przede wszystkim świadectwem również jej głębokiej wiary i tego, że właśnie z Bogiem można wszystko. Wierzę w to, że Bóg ma dla nas wielkie marzenia, jest wielkim Ojcem i na pewno, jeżeli jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, to po prostu z szacunku do Boga pielęgnujmy nasze dobro, naszą kreatywność, wierzmy właśnie w Boga i w to, że On nigdy nie chce dla nas źle. On chce dla nas szczęścia, żebyśmy się radowali każdego dnia, dlatego tak bardzo też rozmawiałyśmy tutaj przed chwileczką o wdzięczności. Po prostu tak, niech ta miłość się wylewa, rozlewa się w nas poprzez właśnie wdzięczność, poprzez wiarę w to, że nie jesteśmy tutaj na tej ziemi, słuchajcie, sami. Także
Zapraszam Was bardzo do tego, żebyście zainteresowali się i poruszyli tą właśnie duchowość w sobie. Cała właśnie ta magia bierze się właśnie z góry. Niektórzy się zastanawiają, jak my to robimy, że to wszystko tak niby łatwo idzie, wszystko jest super. No właśnie Jola powiedziała, w czym tkwi tak naprawdę ten sekret, że on właśnie tkwi w łączności z górą, z Panem Bogiem. I tutaj ja jeszcze może popatrzę, powiem tutaj troszeczkę od innej strony, bo jak wiecie, też prowadzę kanał ESO Positive, wiecie co robię w życiu, może nie wiecie, tak jak mówiłam, jestem terapeutą holistycznym i doradcą życiowym i też temat Boga rozpatruję wieloaspektowo, jestem też przede wszystkim naukowcem, ale mówię, to mi nie przeszkadza w wielu kwestiach i tak jak tutaj też różne osoby, tak, też właśnie z tego grona ezoterycznego, które są posądzane gdzieś tam o inny kierunek, to jest dokładnie to samo. My mówiąc o Bogu, mówimy o uniwersum, mówimy o tej najczystszej światłości, mówimy o tym, co jest u góry, co generuje właśnie tą pozytywną energię, co pozwala nam żyć właśnie w takiej lekkości. To jest właśnie to, że my wszyscy jesteśmy tym ukochanym dzieckiem Boga, każdy z nas. I każdy z nas ma tą cząstkę Boga w sobie. I też nie zapominajmy gdzieś tam właśnie o tej łączności, bo to jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że my nie jesteśmy sami. Nawet kiedy, nie wiem, każda z nas siedzi gdzieś tam osobno w tym przysłowiowym ciemnym pomieszczeniu, żeby mieć świadomość, że jest też coś o wiele, wiele większego, co się nam gdzieś tam może nie mieści w głowie, ale to coś to jest po prostu czysta, boska energia, która i daje nam ochronę, i daje nam siłę. I tutaj właśnie to jest ta cała pomoc. Tak, dokładnie to, Agnieszko, świetnie to ujęłaś. Dokładnie, słuchajcie, kiedy się otworzymy na działanie Boga w naszym życiu, naprawdę zaczynają dziać się cuda. My czasami nie potrafimy naszym ludzkim rozumem pojąć tej wielkości, bo Bóg jest wielki i miłosierny i daje nam naprawdę miłość każdego dnia, ale otwórzmy się i szukajmy relacji z Bogiem. Tak, szukajmy tej relacji, pozwólmy sobie każdego dnia po prostu na krótką modlitwę. To nie musi być, słuchajcie, coś wyuczonego, po prostu niech to popłynie z waszego serca. Ja zawsze dziękuję Bogu za to, że daje mi możliwości, daje mi zdrowie, moją rodzinę, że mogę kochać, że jestem kochana i że ma Bóg względem mnie piękne plany po prostu i dziękuję Mu za to i otwieram się na te plany. Dlatego też dzisiaj właśnie siedzę z Halinką i z Agnieszką i po prostu rozmawiamy właśnie o tym. Więc myślę, że to też jest wszystko na górze zaplanowane. Dokładnie. Bo to jest to właśnie pozytywne przyciąganie. No dokładnie. Ja akurat już z tego wszystkiego zaczęłam spisywać tą swoją historię i jestem na etapie pisania własnej książki pod tytułem Ambasadorka Boskich Biznesów. Boskich biznesów to można rozumieć w dwie strony. No boskich, cudownych tak zwany. Gdzie będę właśnie zdradzać tą własną historię. Ona jest przepiękna. I tak jak kiedyś przyjechałam do Sztokholmu pierwszy raz, miałam wywiad w Polskie, z Nowej Gazecie Polskiej z panem redaktorem Nowakowskim. Powiedziałam, że jest to historia pisana ręką Boga. I zawsze mówię o tym Bogu, bo jeśli bym nie powiedziała, to tak naprawdę zgrzeszyłabym, bo to jest... To, ja czasem myślę, że to nie ja w ogóle robię. To wszystko jest zrobione przeze mnie. Ja jestem jakby narzędziem tego wszystkiego. Żeby kiedyś martwiłam się, czy będę miała taką okazję, żeby opowiedzieć o tym. Miałam głębokie takie przekonanie, że nie będę miała tej okazji, że nikt nie będzie chciał mnie słuchać. Natomiast ja już opowiedziałam w pewnych momentach, zdradziłam kilka sekretów właśnie tego mojego sukcesu. Pewnie niektórzy będą zdziwieni, że akurat tak się stało. Ja to wiążę właśnie z moim cudownym snem, który kiedyś miałam w 2010 roku i podążam wciąż za głosem serca, tak jak powiedziałam. Ten głos serca, który co jakiś czas się tam odzywa, tak jak powiedziała Agnieszka, żeby nie było, że jakieś tam głosy, nie wiadomo co, z jednym z wywiadów. Ja tego nie potrafię wytłumaczyć, nikt tego nie potrafi wytłumaczyć, w jaki sposób. Jako naukowo, tak. Tutaj dziękuję. Jako
Tu dziękuję Agnieszce właściwie za odpowiednie formułowanie tego wszystkiego, bo ja to robię tylko w praktyce i ja tego nie potrafię nazwać po imieniu. Ja bym to ujęła, że tutaj bardzo wiele rzeczy się po prostu dzieje, a my mamy troszeczkę za małą wiedzę, żeby pewne rzeczy nazywać. Ja mówię, nie mówię, że my, w sensie my, ale ludzie żyjący na Ziemi, tak? Bo my jeszcze bardzo dużo rzeczy nie rozumiemy, mimo że ta fizyka kwantowa już jest coraz bardziej zaawansowana i tam się wszystko wrzuca w tą tematykę. To już mówię jako terapeuta też kwantowy i holistyczny, tak? To wszystko jest jednak inaczej, ale to chodzi po prostu o to, tak jak teraz też się modnie mówi, żeby czuć z pola serca, tak? Czyli krótko mówiąc, to, co mamy tutaj, żeby gdzieś to realizować. Druga kwestia to jest ta nasza intuicja, o której my też mówimy, ona też jest różnie tutaj nazywana, tak? Ale generalnie my się poddajemy, że idziemy tą ścieżką boską, tak można powiedzieć, i nie działamy wbrew sobie. I to jest właśnie ta podstawa i do prawa przyciągania, które wszyscy stosują, i do wielu, wielu innych czynników. I to, co jeszcze chciałam tutaj dodać, i działanie, to nie chodzi też o to, że my działamy zgodnie z sobą, ale na przekór komuś, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to też, żeby nikogo nie krzywdzić, żeby po prostu żyć tak, żeby było okej, i traktować drugiego człowieka może tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. Dokładnie tak, dokładnie Agnieszko, dobrze to ujęłaś i myślę, że to jest właśnie cały sekret tego, żeby po prostu właśnie traktować innych z życzliwością, z szacunkiem, żeby właśnie w tej twarzy drugiego człowieka widzieć tą cząstkę, właśnie tam pierwiastek Boży. Ja myślę, że gdybyśmy wszyscy do siebie tak podchodzili, to myślę, że naprawdę na świecie byłoby bardzo pięknie. I byłoby trochę inaczej na tej emigracji, bo tak jak mówię, żeby tutaj te kobiety wkładały siłę swoją i energię w pomoc, a nie przeszkadzanie, to byłoby też do przodu. No, dokładnie, dokładnie. No, ale powstałam takie stowarzyszenia właśnie, gdzie się zrzeszamy, tak jak powiedzmy Stowarzyszenie Proform Art i również Jola jest tam w tym stowarzyszeniu. No, mówi się, że jesteśmy z jednym z najlepszych stowarzyszeń polskich artystycznych, które tutaj właśnie w Skandynawii zaistniało. Jesteśmy bardzo prężni, rozwijamy się super, prezentujemy naszą sztukę na różnych wernisażach. No i wszystko można zrobić, jak się chce. No i kiedy się właśnie potrafi współpracować, tak? Nie rywalizować, ale współpracować, żeby wspierać się nawzajem, żeby sobie pomagać. Dokładnie, tak. To, czy mamy takie stowarzyszenie w Szwajcarii? Ja zadaję takie pytanie, ponieważ tam jeszcze nie ogarnęłam tego tematu. To jeżeli ktoś z Was wie, to bardzo proszę o podpis tutaj pod naszym filmikiem. Dokładnie tak. Także słuchajcie, integrujcie się, wspierajcie. Jeżeli macie możliwość kontaktu z Agnieszką, to naprawdę zapraszam, bo jest naprawdę przesympatyczną osobą i naprawdę będą piękne, miłe spotkania. No i zdrowa terapia. Dokładnie tak. Na pewno Agnieszka Wam wiele wyjaśni i pomoże zrozumieć pewne kwestie. Dziewczyny, co ja mogę jeszcze dodać? No dodam, że po prostu zaraz musimy się tej pysznej kawy napić, bo tutaj tak siedzimy. I też słuchajcie, jak działa ta energia. Muszę tutaj powiedzieć, że jak myśmy tutaj siadły, to poszła taka fala, że normalnie to się nam tak elegancko zrobiło, że zrobiło się nam idealne studio. Wszystkie przeszkadzajki gdzieś tam się zawinęły. I my sobie teraz tutaj siedzimy i rządzimy, że tak powiem. Także jest idealnie. Ale tak czy tak kończymy i zaczynamy, jak to się mówi, już poza kamerą kuluarowe rozmowy naszych kobiet na emigracji. Także jeszcze raz dziękuję. Mówiła dla Was Agnieszka Malczewska-Błaszczyk i Halina Rosa, Jolanta Stankiewicz. I pa, pa. Pozdrawiamy do Sztokholmu.